Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was recenzję kilku perfum znanego chyba i bardzo kontrowersyjnego domu perfumowego, jakim jest Etat Libre d'Orange. Mam w swoim posiadaniu 4 flakony i jeszcze oprócz tego chcę umówić dla Was 4 próbki, także w sumie 8 zapachów, także jeżeli ciekawi Was taki temat, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. No i tak jak powiedziałam, Etat Libre d'Orange to jest francuska marka niszowa. Powstała, wydaje mi się, że w 2006 roku. Współpracuje ze znanymi nazwiskami, ze znanymi perfumiarzami. Między innymi tutaj jest Quentin Bich, jest Christine Nagel, nie wiem. W każdym razie te nazwiska przynajmniej znam, inne trochę mniej, ale wiem, że współpracują właśnie ze znanymi osobistościami. No i marka ogólnie bazuje cały swój marketing i cały swój to jest na takim trochę, takiej trochę terapii szokowej. Te w ogóle nazwy tych perfum są czasami wulgarne, czasami bulwersujące, czasami z jakimś takim specyficznym poczuciem humoru. Także one wszystkie nazwy w sensie mają szokować. Natomiast czy same zapachy są jakoś szczególnie szokujące, to może na końcu. Ja Wam, tak jak na początku powiedziałam, chcę omówić dzisiaj 8 zapachów. Ja zamówiłam kolejne 4 próbki, ale one dopiero do mnie idą, także za jakiś czas dogram kolejne 4, po prostu nie chcę zbyt dużo zapachów omawiać naraz, dlatego że ja mam tendencję do rozgadywania się i te filmy są po prostu zbyt długie, ale jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tematem Etat Libre d'Orange, to możecie się spodziewać u mnie na kanale więcej recenzji tychże perfum, dlatego że no, zafascynował mnie ten dom, pociąga mnie, chciałabym po prostu poznać więcej tych zapachów i będę o nich oczywiście opowiadać. Słuchajcie, tak jak mówię, przyniosłam tutaj swoje 4 flakony i pierwszy, który wszedł w moją kolekcję, to było Archives 69. To jest próbkę miałam wcześniej, nie pamiętam zupełnie skąd, czy ja ją kupiłam, czy ona w jakimś bundlu do mnie przyszła, nie pamiętam, ale pamiętam, że za pierwszym razem jak powąchałam tą próbkę, to się skrzywiłam, ten zapach jak powąchałam, to się skrzywiłam i stwierdziłam, Boże, jak ktoś mógłby coś takiego nosić. I nie wiem, widocznie to był nie ten dzień, nie ta pora roku, nie wiem co, w każdym razie za jakiś czas wróciłam do tego zapachu, myślę, że ten jakiś czas to tak mniej więcej rok, wróciłam do tego zapachu i stwierdziłam, że on jest niesamowicie pociągający, że jest po prostu zupełnie inny niż wszystko, co mam, zupełnie inny niż wszystko to, co do tej pory wąchałam. Mi się wydaje, że to jest taka nisza pełną gębą, dlatego że niektóre z zapachów Etat Libre d'Orange wydają mi się takie bardzo zwyczajne, ładne, nie natrafiłam na nic jeszcze, co nie wiem, w jakikolwiek by mnie sposób odrzuciło. Wszystkie te zapachy są ładne, ale niektóre z nich są po prostu takie zwyczajne, a ten tutaj zapach jest po prostu, no tak jak powiedziałam, inny niż wszystko, co do tej pory poznałam. Słuchajcie, nie na wszystkie, ale na te flakony, które mam w postaci pełnych flakonów, te zapachy, które mam w postaci pełnych flakonów, przygotowałam sobie taki spis tego, co tam producent mówi na temat tego zapachu, dlatego że jak się możecie domyśleć, każdy z tych zapachów ma jakąś tam swoją historię, jest tam czymś zainspirowany, czasami jest to wydarzenie, czasami jest to osoba, czasami jest to jakiś ruch polityczny, różne rzeczy. Tutaj, chociaż nazwa jest, wydawać by się mogło, kontrowersyjna i zapach, to znaczy opis samego zapachu też budzi jakieś tam kontrowersje, to jednak nazwa sama pochodzi od adresu, gdzie znajduje się siedziba domu Etat Libre d'Orange, czyli jest to ulica Archives i właśnie numer 69. Natomiast co tutaj mówi producent, jak opisuje ten zapach? To perfumy zaprojektowane, aby uwolnić zmysły, otworzyć serce na wszystkie możliwości. To zaproszenie do przyjemności, oda do uwodzenia. Przychodzi bez ograniczeń, zasad i przepisów. To Twoja sprawa, możesz z tym zrobić jak chcesz. To zapach zmysłowego wyzwolenia. Czyli mamy znowu tutaj jakieś erotyczne podteksty, tak jak i sama nazwa, ale mówię, nazwa pochodzi tak naprawdę od adresu. Słuchajcie, co to jest za zapach? Ten zapach jest, tak jak powiedziałam na początku, bardzo dziwaczny. Dlatego, że tutaj jest kamfora. No, pomyśleć by można, jak można wrzucić kamforę w ogóle w perfumy. Kamfora to nie jest raczej zapach przyjemny, raczej się źle kojarzy, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj on wybrzmiewa jakoś tak dziwnie, a jednocześnie pociągająco. Cały ten zapach jest bardzo chłodny. No, tak jak moglibyście sobie wyobrazić kamforę. Jest to zapach taki chłodny, taki
w bardzo specyficzny sposób metaliczny. Nie ma tutaj soli ani żadnych nut metalicznych, ale ten chłód jest aż taki po prostu wyczuwalny w pewien sposób. Jak po prostu powiew takiego powietrza z, nie wiem, z klimatyzatora, wiecie, taki mokry jest ten chłód jest taki mokry, o tak. Nie ma tutaj w ogóle słodyczy. To otwarcie jest takie bardzo pieprzne. Tutaj jest w ogóle bardzo duża dawka pieprzu, którą ja bardzo wyraźnie czuję, kiedy ten zapach rozpylam. To jest coś, czego ja nie mogę nałożyć w jakiejś większej ilości, dlatego że wywołuje to u mnie natychmiastowe kichanie, tak jakbym dosłownie otworzyła paczkę pieprzu i go powąchała. To jest takie mocne uderzenie po prostu pieprzu, które idzie Wam od razu tutaj w zatoki i wyciska po prostu łzy z oczu. Dla mnie to jest niesamowite uczucie, bardzo takie przyjemne, takie orzeźwiające, takie pobudzające wręcz bym powiedziała. Natomiast to otwarcie po jakimś czasie, no wiadomo, układa się, wybrzmiewa i do głosu dochodzi coraz bardziej ta kamfora, która tutaj gra jak gdyby te drugie skrzypce i jak tylko już uporamy się z tą dużą dawką pieprzu, to wówczas brzmi ta kamfora, która, nie wiem, mam wrażenie, że wywraca po prostu mnie wszystko na lewą stronę, bo wywołuje we mnie takie bezbrzeżne zdziwienie, jak można kamforę wrzucić do perfum. No jest to zapach taki z jednej strony nieładne, a z drugiej strony jest w nim coś, że chciałabym się do tego wracać. Później, kiedy już te wszystkie fanfary, euforie i zdziwienie całe opadnie, pozostaje coś takiego bardzo kremowego. Powiedziałabym, że jest to zapach taki bardzo cielesny, którego zupełnie na początku nie czuć, ale później to się wszystko układa w taki bardzo cielesny, taki bardzo jakiś mleczny, taki lekko słony zapach, no właśnie zapach takiej po prostu skóry, ale ludzkiej skóry, wiecie o co chodzi. Taki bardzo cielesny. Wydaje mi się, że to drzewo sandałowe tutaj jest takie bardzo kremowe. Ja nie pamiętam tych nut, nie będę tutaj nawet podglądać, nie chcę się niczym sugerować, po prostu mówię to, co czuję. Także zapach jest bardzo dziwny, jeżeli, znaczy na pewno nie w ciemno, ale jeżeli skusicie się kiedyś na próbkę, to naprawdę polecam Wam do tej próbki podejść nawet kilka razy, bo to jest zapach, który w pierwszym zetknięciu po prostu wywoła u Was, jak mówię, bezbrzeżne zdziwienie, wręcz oburzenie, czy nawet jakiś niesmak, czy nie wiem, jakieś odurzenie dziwne. A po jakimś czasie, nie wiem, zaczynamy odkrywać po prostu piękno tego zapachu i wydaje mi się, że to jest naprawdę taki jeden z tych zapachów, który mówi wszystko o Etat Libre d'Orange, dlatego że to jest rzeczywiście zapach, który wywołuje jakiś taki szok, zdziwienie. Jest to coś nietuzinkowego, że tak powiem. Kolejny zapach, który dostał się do mojej kolekcji, nie pamiętam jaka była w sumie teraz kolejność, ale wydaje mi się, że ten był drugi. To jest Eau de Protection. Tutaj jest przepiękne, takie, w ogóle widzicie te opakowania, wszystkie są takie same, tylko wiadomo, różnią się naklejką. Ta naklejka jest tak fajnie naklejona, no na rogu, także wszystko to jest takie bardzo charakterystyczne, bo też nie powiedziałam na początku, te szkło jest naprawdę bardzo ciężkie, te butelki swoje ważą, zatyczki, korki są metalowe, nie są z magnesem, ale bardzo mocno siedzą, chociaż nie odważyłabym się podnosić za korek, ale tak, tutaj jeszcze też jest taki znaczek wybity, znaczy logo w ogóle firmy, także bardzo to wszystko ładnie wygląda, natomiast kartoniki do nich są takie bardzo standardowe, nie ma tutaj nic niezwykłego, po prostu zwykły kartonik. Ok, słuchajcie, Eau de Protection to jest ogólnie oda do róży, ale to też tutaj jest taki bardzo przewrotny sposób opisane. Krwawiąca róża, cukierkowa róża, róża o smaku świeżego mleka, pupa dziecka sproszkowana talkiem, bogactwo słodzonych pocałunków, perfumy, które dają schronienie na polu bitewny miłości, bo dziewica i nierządnica to jedna i ta sama osoba. To jest taki skrót tego, co jest napisane na stronie, także ja to przetłumaczyłam i skróciłam po prostu do kilku zdań. Także znowu tutaj jest jakieś, mamy erotyczne podteksty, krew, nierządnica, dziewica, jakiś, nie wiem, zapach skóry i tak dalej. Także, że ta róża tutaj ma wydźwięk właśnie, że jest z jednej strony jest piękna, a z drugiej strony rani do krwi. No i rzeczywiście jest to zapach po prostu skoncentrowany na róży.
Nie widzę tutaj w nim nic, żadnych podtekstów erotycznych na myśl mi nie przychodzą, kiedy wołam ten zapach. Po prostu jest to dla mnie zapach różany. Jest to dla mnie róża orientalna, być może róża z szafranem albo coś w tym stylu. Dosyć taka głęboka, zdecydowanie czerwona, ale jeszcze taka nieprzejrzała. Raczej to jest taka róża w pełni swoich sił, z takimi z lekko zroszonymi płatkami o bardzo głębokiej czerwieni. Natomiast pomimo tego, że jest to znowuż jakaś tam wariacja na temat takiej orientalnej róży, dla mnie ten zapach jest w pewnym sensie lekki. Może to tutaj ta dziewica dochodzi do głosu. Tutaj chyba są jakieś cytrusy, jakieś bergamotki, coś w tym stylu, jakieś takie otwarcie bardziej rzeźkie. Przez to dla mnie to jest taki profil zapachowy róży orientalnej, ale w wydaniu wiosennym. Dlatego, że często te róże orientalne są takie bardziej gęste, słodkie, bardziej na jesień, na zimę, a tutaj mamy coś takiego bardziej wiosennego, ale dalej jest to naprawdę bardzo mocno czerwona, bardzo ciemnoczerwona róża. Jest taka trochę mydełkowa, trochę taka gęsto słodka, ale nie przesadnie słodka, i to wszystko jest podbite, właśnie tak jak mówię, może szafranem, może jakimiś nutami drzewnymi. Naprawdę wszystko jest bardzo przyjemne i jest to zapach, który się przepięknie też zmienia na skórze. Mam wrażenie, że nie jest tak, że przez cały czas trwania zapachu czujemy jedno i to samo. Tutaj jest rzeczywiście on. Raz robi się taki bardziej cytrusowy, bardziej różany, bardziej drzewny, w zależności też od nastroju, od pory roku. Mam wrażenie, że inaczej trochę ten zapach będziemy odbierać. Nie jest to może nic wyjątkowego, nie zszokowało mnie tak bardzo jak Archive 69, natomiast jest to przepiękny zapach różany dla wszystkich, którzy kochają róże. W perfumach to jest taka pozycja, z którą na pewno warto się poznać. Następny w kolejności, słuchajcie, to jest Putains de Palaces, czyli kurtyzany pałacowe. No tutaj znowu jest coś kontrowersyjnego, znowu z jakimiś podtekstami erotycznymi, ale nie wszystkie perfumy mają takie podteksty, także spokojnie. Słuchajcie, kurtyzany pałacowe. Czysta, zmysłowa fantazja. Kobieta ubierająca się dla uwodzenia. Delikatny ślad szminki, szelest koronki, intymny rytuał femme fatale, który przenika przez kruchą zbroję mężczyzny. Buduar, palce zaciśnięte na skórzanej sofie i namacalna obecność surowego pożądania. Czyż nie każda kobieta ma fantazję bycia kusicielką? No i taki opis bardzo sugestywny, natomiast sam zapach moim zdaniem jest bardzo przyjemny, nie jest dla mnie w żaden sposób wyuzdany. Nie wiem, czy można go nazwać uwodzicielskim, zmysłowym, być może tak, ale na pewno nie jakiś tam wyuzdany. Dla mnie to jest przepiękny zapach pudrowy, bardzo miękki, bardzo łagodny, rzeczywiście kojarzący się albo z jakimś miękkim, jasnym, jasnobeżowym, czy jasno jakimś kremowym swetrem miękkim. Może też się kojarzyć z koronkami, z jakąś białą albo różową bielizną, taką koronkową. Może też się kojarzyć z jakimś bardzo czy nie tyle ciepłym, co bardzo miękkim takim kocem, czy szalem, dlatego że takie mi to skojarzenia przynosi. Po prostu jest to zapach pudrowy, bardzo miękki, taki bardzo przytulny. To jest rzeczywiście zdecydowanie zapach, który, bo zapomniałam powiedzieć o parametrach. Ten tutaj jest bardzo blisko skórny. To nie jest coś, co się rozprzestrzenia na cały pokój. To jest raczej taki zapach, którym tylko my będziemy się cieszyć, ewentualnie ktoś, kto rzeczywiście się do nas przytuli. Trwałość tego zapachu jest taka 8-9-godzinna, przy czym, tak jak mówię, on bardzo szybko wygasa i bardzo szybko robi się taki blisko skórny. W otwarciu czuć delikatnie różę, ale ta róża tutaj nie gra pierwszych skrzypiec. To jest też taki zapach pudrowy, ale niekoniecznie kojarzący się z Johnson & Johnson. To nie jest taki ostry zapach pudru. To jest raczej taki puder. Bardzo miękki, bardzo łagodny, ale też nie kojarzy mi się w żaden sposób vintage ten zapach. Naprawdę przepiękny zapach pudrowy, tyle tylko, że on jest bardzo delikatny. Słuchajcie, jeśli chodzi o parametry, to tutaj już powiedziałam, blisko skórny, trwałość dobra, ale nie jakaś tam rewelacyjna. Natomiast tutaj jest bardzo dobrze. Ten zapach jest ładnie projektujący, też jest, trwałość jest taka całodzienna. No i ten tutaj. Tutaj ta projekcja na początku jest bardzo duża, później wiadomo, robi się bardziej blisko skórny, także on też w trakcie zmiany swojego zapachu zmienia też jak gdyby parametry, wiecie, o co mi chodzi. Natomiast jest on trwały. Ja na sobie ten zapach czuję przez cały dzień. Tyle tylko, że pod koniec to jest, tak jak powiedziałam, zapach taki już po prostu zapach skóry, ludzkiej skóry, w sensie mojej skóry.
Okej, słuchajcie, i czwarty flakon w mojej kolekcji to jest La Fin du Monde, czyli koniec świata. Tutaj już jest zupełnie w innym stylu ten opis, on już jest tutaj dużo bardziej, też jest w jakiś tam sposób prowokujący, szokujący, zadający pytania, ale tutaj już nie ma żadnych podtekstów erotycznych, tutaj jest wszystko utrzymane w bardzo specyficznym poczuciu humoru. Dla mnie to jest taki chyba angielski poczucie humoru. Słuchajcie, opis tego jest taki. Okej, wiemy co myślisz. Byłem tam, zrobiłem to, kupiłem koszulkę. Apokaliptyczne wizje, Armagedon, kulty zagłady, masowe samobójstwa, kalendarz Majów. Przetrwaliśmy panikę tysiąclecia. Widzieliśmy filmy. Znamy proroctwa Nowego Testamentu, słyszeliśmy o czasach ostatecznych. Pozostaje jednak pytanie, jak to będzie pachnieć? No i to jest właśnie taka wariacja na temat, jak będzie pachnieć koniec świata, ale koniec świata oglądany w kinie, bo to jest właśnie taka tutaj przewrotność, że siedzimy w kinie i oglądamy koniec świata. Jak pachnie ten koniec świata? Koniec świata pachnie popcornem. No bo tutaj właśnie tak to się ma kojarzyć, jak po prostu film oglądany w kinie, ale powiedziałabym, że to jest taki trochę film 5D czy 5D, tak? Z tymi różnymi takimi efektami, dlatego że oprócz tego popcornu, który ja nie wiem, z jakiegoś powodu po prostu wywołuje we mnie jakąś taką radość, taki uśmiech, bo jak sobie skojarzę koniec świata z tym popcornem, to nie wiem, jest to taka po prostu taka absurdalne poczucie humoru. Oprócz tego popcornu, ja tutaj czuję tak jakby zapach kapiszonów. Ja nie wiem, jak pachnie proch strzelniczy, ale wiem, jak pachną kapiszony, takie wiecie, wystrzelone ze startera, o, z takiego pistoletu. I to jest właśnie taki zapach, taki zapach kapiszonów i tego popcornu. To wszystko jest takie bardzo wesołe, bardzo dobrze się kojarzące. Zapach jest delikatnie słodko-słony, delikatnie pudrowy, ale bardziej bym powiedziała, że on jest taki troszkę drzewny, troszkę słodki, trochę słony, no właśnie z tymi nutami popcornu, to wszystko jest takie trochę maślane, może delikatnie waniliowe, ale on nie jest przesadnie słodki, bardziej idzie w stronę soli, ale on, ten zapach też nie jest jakiś bardzo taki wyrazisty, bym powiedziała. To jest taki zapach, który, nie wiem, ja sobie może go tutaj psiknę. Ja mam wrażenie, że on w trakcie trwania, w ciągu dnia, jak gdyby co jakiś czas daje do sobie, przypomina o sobie. No teraz go dużo wyraźniej czuję niż z tej butelki, wiadomo. On jest jakby trochę pomarańczowy. Trochę, no właśnie ten popcorn taki maślany, trochę tych kapiszonów, to już wszystko się powtarza. Nie wiem, w jakiś sposób mnie ten zapach śmieszy i nie potrafię nawet powiedzieć dlaczego. Taki jest, no po prostu radosny, no. To jest taki zapach, wydaje mi się, on nie jest ani elegancki, ani żaden tam, nie wiem, broń Boże, uwodzicielski, ani nic. To jest taki zapach po prostu na brzydką pogodę, kiedy chcemy sobie umilić czas, albo kiedy rzeczywiście siadamy w domu i chcemy obejrzeć jakiś film i siadamy z tym popcornem, tak zwany Netflix Night, coś w tym stylu. Taki zapach, który po prostu świetnie poprawia poczucie humoru. W żaden sposób się nie kojarzy apokaliptycznie, tylko właśnie kojarzy się z miło spędzonym czasem. Także nie wiem, czy te opisy cokolwiek Wam powiedzą, ale zapach jest naprawdę świetny. Tutaj te parametry nie są takie zbyt dobre. Mi się wydaje, że to jest taki właśnie zapach do domowego zaciszu, domowego zacisza. Taki może 4-5-godzinny z umiarkowaną projekcją, coś w tym stylu. Taki zapach po prostu dla nas. Ale bardzo cieszę się, że jest w mojej kolekcji. Też uważam, że jest świetny. Nie wiem, czy jest szokujący, nie wiem, czy jest wyjątkowy, ale jest to jeden z tych zapachów, który rysuje jakieś takie obrazy przed oczami, także tutaj plus za to. Pod tym względem uważam, że zdecydowanie można go nazwać zapachem niszowym. I słuchajcie, próbki. Mam tutaj 4 próbki i też chcę Wam powiedzieć kilka słów na temat tego, gdzie kupować te próbki. Dlatego, że ja często też odwiedzam te strony takie, które sprzedają odlewki 1-mililitrowe. To już kilkukrotnie Wam mówiłam, że po prostu zdzierstwo jest. One są tak drogie i naprawdę czasami warto jest popatrzeć na stronie producenta, bo już się kilka razy złapałam, że na stronie producenta mamy więcej
większy wybór i mamy w ogóle te próbki większe, bo one są 2 ml i są tańsze. Na stronie Etat Libre d'Orange w zakładce próbki jest coś takiego jak State of Fall i tam po prostu wybieramy sobie 4 próbki i one przychodzą, tak jak widzicie, w takim kartoniku. Tam są rozwijane listy, z każdego wybieramy po jednym. Te próbki kosztują chyba 15 funtów i 2 coś z kawałkiem kosztuje przesyłka. To i tak jest dużo jak za tylko próbki, ale biorąc pod uwagę, porównując tego do cen w ogóle w innych takich próbkowych sklepach, no to jest po prostu rewelacja. Także ja zamówiłam raz i mówię, teraz zamówiłam jeszcze raz, one do mnie idą, także za jakiś czas pokażę Wam kolejne 4. Natomiast tutaj w tych 4 próbkach, one jak widzicie, bardzo ładnie to jest zapakowane i one przychodzą wszystkie w takich kartonikach. No i pierwszy to jest, tutaj sobie oczywiście wybrałam na początek te zapachy, które mnie najbardziej interesowały z całej kolekcji Etat Libre d'Orange, bo tamte 4, które mam, to tylko Archive 69 kupiłam z próbki, wcześniej miałam próbkę. Natomiast te 3 pozostałe kupiłam w ciemno, to znaczy to były prezenty na gwiazdkę, na urodziny, ale tak jak mówię, zażyczyłam sobie zupełnie w ciemno, także ryzyko, którego nie polecam, ale się udało, bo naprawdę zapachy mi się bardzo podobają. Natomiast tak jak mówię, tutaj sobie zamówiłam te zapachy, które mnie najbardziej interesowały. I pierwszy zapach to jest Like This. Dlaczego mnie ten zapach interesował? Dlatego, że to jest zapach z dynią. No po prostu bardzo byłam ciekawa tego zapachu z dynią. Koniec końców na swoje urodziny kupiłam sobie ten Fabulous Me od Paco Rabanne, który też ma nuty dyni, które ja tam w ogóle nie czuję. I tutaj też nie czuję. Dużo się nasłuchałam o tym zapachu. To jest w ogóle zapach, który był stworzony w kolaboracji Etat Libre d'Orange z Tildą Swildon. Tilda Swildon to jest po prostu świetna aktorka o niesamowitej urodzie. Ona mi się kojarzy najbardziej z Narnią i z Armią Boga. Nie wiem, czy oglądaliście taki film, tam grała Archanioła, Gabriela. Po prostu no, ma tak niesamowitą urodę i jest w ogóle niesamowitą postacią, chociaż ja się nie interesuję w ogóle światem celebry. Wyłączyła mi się kamera i nie wiem, gdzie mi przerwało. Tak jak powiedziałam, ten zapach moim zdaniem ma dużo bardziej ciekawe otwarcie niż Lalique, natomiast później te zapachy robią się dla mnie takie tożsame. I z jednej strony ten zapach... Gdzie ja go tu wącham? Z jednej strony ten zapach mi się bardzo podoba, to jest taki znowuż taki drzewno-cytrusowy, uważam, że świetny na wiosnę, na lato, bardzo taki, moim zdaniem unisex, ale dla wielu to będzie skręcało bardzo mocno w męską stronę, mówię, bardzo podobny do Lalique. I chociaż zapach mi się podoba i gdybym miała go w swojej kolekcji, na pewno z wielką przyjemnością bym go używała, to jednak nie widzę powodu po prostu inwestować pieniędzy w zapach, który, no mówię, mąż ma Lalique, który dostał ode mnie i który w każdej chwili mogę mu podebrać i nie wiem, i się nim nacieszyć. Nie potrzebuję mieć tego, ale zapach bardzo ładny. No i ostatnia, czwarta próbka to jest Fat Electrician. Wydaje mi się, że ja już kiedyś wspominałam o tym zapachu, jak mówiłam o tych smoczych zapachach. Ale wróćmy jeszcze do tego. Fat Electrician to też jest jeden z takich zapachów, o których ja się dużo nasłuchałam. Tutaj może, o których się dużo nasłuchałam na YouTubie, między innymi Sara Myers, którą tak bardzo lubię oglądać, właśnie ona się zachwyca tym zapachem, mówi, że to jest jej ulubiony albo jeden z najbardziej ulubionych zapachów z Etat Libre d'Orange. Nie wiem, tutaj mają być jakieś słodkie nuty, nie wiadomo co. Dla mnie to pachnie spalonymi kablami. Otwarcie jest takie delikatnie słodkie, jakby trochę palonego cukru, takie troszkę może jakieś waniliowo-owocowe, ale potem mi to kojarzy się bardzo ze spalonymi kablami, nie wiem skąd to się w ogóle bierze. No takie skojarzenia, jeśli chodzi o perfumy niszowe, są jak najbardziej na miejscu. Mi się wydaje, że to o to właśnie w tym chodzi, żeby te perfumy pobudzały naszą wyobraźnię, żeby po prostu... poznawać coś nowego, coś innego, coś takiego nietuzinkowego, niespotykanego. No właśnie, żeby poszerzać horyzonty, pobudzać wyobraźnię, nie wiem, skłaniać do jakiejś refleksji, do jakiegoś myślenia. Czasami to może iść w dobrą stronę, czasami nie. Na początku ten zapach mi się podobał. On jest taki jakby trochę drzewno, słodki.
No, ale potem nie wiem, ja jakoś czuję w nim te spalone kable i nie wiem. No naprawdę, takie trochę gumy, trochę metalu, takiego wszystkiego spalonego. Nie wiem skąd to się bierze, ale jest to na tyle silne takie skojarzenie, że aż takie, wiecie, drapiące w gardle, jakby rzeczywiście, wiecie, jak czasami się plastik albo jakiś coś pali, nawet nie pali, tylko się kopci i ten dym jest taki zupełnie inny niż na przykład z palącego się drewna czy papieru. On jest taki gryzący, taki drażniący w gardle. To ja tutaj właśnie coś takiego czuję, takie drażniące coś w gardle. Naprawdę, bardzo dziwne skojarzenie, ale zapach wielu się podoba i być może warto go sobie przetestować. Także wydaje mi się, że z tych wszystkich zapachów to tylko ten Herman wydaje mi się taki najbardziej. No ale właśnie, czy pospolity, bo Lalique Encre Noir też mówi się, że jest to taka perełka, że to jest taka nisza wśród mainstreamu, że to jest coś takiego niezwykłego. Więc to też jest poniekąd niezwykłe. Moim zdaniem to tutaj ma dużo lepsze parametry i jest takie bardziej wyważone, ale ja też tutaj nie czuję żadnych, mówię, kościelnych posadzek ani nic z tych rzeczy. Po prostu jest to przyjemnie taki drzewno, sianowaty, drzewno-cytrusowy zapach. Bardzo przyjemny. Tutaj mam ten Ghost in the Shell. No i tak, teraz on się wybrzmiały, te takie gryzące jakieś cytrusy. I to jest właśnie takie, no, coś niesamowitego, połączenie czegoś takiego syntetycznego z jakimiś takimi naturalnymi nutami. Wiem, że nie każdemu będzie się to podobało, bo na recenzje na Fragrantise są naprawdę bardzo skrajne, bo to jest naprawdę zapach, który wzbudza jakieś emocje. Dla mnie to jest właśnie nisza. Ona ma wzbudzać jakieś emocje i ma albo nas zachwycać, albo ma nas wręcz obrzydzać czy zniechęcać, bo to o to w tym właśnie wszystkim chodzi. I taki właśnie ten zapach jest. On jedną osobę może zachwycić, a inna osoba powie, że ale o co tu w ogóle chodzi? Tak samo z tym Archive 69, to jest właśnie jeden też z tych zapachów. No tutaj mam ten Koniec Świata. No i on tutaj coraz bardziej, ten popcorn się zrobił taki coraz bardziej maślany. Teraz to już ten zapach jest taki po prostu smaczny. Taki dalej czuć w tle te kapiszony, ale. Tutaj już mamy taki po prostu popcorn, maślany, coś takiego przyjemnie kremowo, ciepło, delikatnie słodkiego, delikatnie słonego. No mówię, ten zapach jest po prostu świetny. No nie wiem, chce mi się zawsze śmiać, jak go wącham. Także tak, słuchajcie, takie to zapachy z Etat Libre d'Orange. Tak jak mówię, za jakiś czas zrobimy sobie jeszcze taki test kolejnych czterech. I ja myślę, że te kolejne cztery to też jeszcze nie będzie koniec, bo tam jeszcze jest kilka takich zapachów, które mnie po prostu intrygują, które chciałabym poznać. Mam wrażenie, że Etat Libre d'Orange może nie wyszedł, chociaż teraz wyszedł nowy zapach, jakiś taki morski, coś tam z figą chyba, o. I ten zapach też tam jest dostępny, także to na pewno zamówię też kolejnym razem. Ale wydaje mi się, że też nie wychodzi tak dużo tych nowych perfum. Nie wiem, raz na jaki czas, może raz na rok, raz na 2 lata, nie wiem. I też wydaje mi się, że nie odchodzą tak z kolekcji, że jak już są, to są. Także jak się Wam coś spodoba, to można spokojnie czekać, można spokojnie szukać jakichś ofert, jakichś przecen, bo to też jest marka ogólnie dostępna w wielu różnych miejscach, na Notino, na Makeup UK, na chyba też w Sephorze, nie wiem, ale w wielu miejscach jest dostępna, także można po prostu łapać promocje. Ja, jak możecie się domyślić, też wszystkie te zapachy kupiłam w dobrych cenach, a nie takich, które są tam na stronie producenta pokazywane. Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny, że Was zainteresowałam, skłoniłam Was do testów, jeśli chodzi o Etat Libre d'Orange. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!